Korzystając z okazji, że stoimy tutaj przed Państwem, chciałam Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia. Już za kilka dni spotkamy się przy stołach w swoich rodzinach. Życzę Państwu, żebyście nie byli w tych dniach sami, żebyście mieli z kim podzielić się opłatkiem, a ci, którzy nie mają, niech korzystają dzisiaj z obecności właśnie swoich współmieszkańców, z naszej obecności. Chcielibyśmy właśnie z Państwem podzielić się opłatkiem, pożyczyć Wam wszystkiego, czego sami byście sobie życzyli. Także wszystkiego najlepszego. Witam Państwa bardzo serdecznie. W imieniu Rady Gminy chciałbym złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowych, wesołych świąt, jak Pani Gmin tutaj wspomniała, żebyście nigdy nie byli sami. Tutaj apeluję do młodzieży, pamiętajcie o swoich dziadkach, o swoich babciach, bo samotność to jest rzecz, no, bardzo ciężka. Myślę, że człowiek jest stworzony do tego, żeby współistniał z inną osobą. Także i oczywiście szczęśliwego nowego, wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, najlepsze życzenia, które zostały już zabrane, więc za bardzo nie wiem, co powiedzieć, więc może tak trochę do tych spraw przyjdziemy. Ja Państwu życzę, żeby trochę w Lidii śniegu spadło, żeby było biało i za wiele też, bo będzie trochę śmierzać, także delikatnie, żeby zabieliło ten nasz krajobraz. Pachnącej choinki Mikołaj, żeby przyszedł z jakimś prezentem, a przede wszystkim tak na poważnie już spokojnie zdrowia jeszcze raz zdrowia. Dziękuję. Niebo i piekło zawrzało i dwie narady się odbyły, anielska i diabelska w jednej chwili. Aniołowie głowy swe łamali, jak ludzi przygotować na przyjście Pana, jak sprawić, by nie grzeszyli, co robić, by dla siebie dobrzy byli, by się nie smucili, by życia przez zło nie stracili. Diabły na ten czas co innego obmyśliły. Z nieszczęścia ludzi się śmiały i plan diabelski gotowały. Jak przeszkodzić narodzeniu Pana? Jak sprawić, by serca ludzi zgłupiały, pychą się napełniały, wierzyć i kochać przestały. Niech z nami usiądzie i cukierków skosztuje.
jak to łachocie przyjmować, skoro ludzi trzeba od zguby ratować. Znowu dzieci płaczą, koty popiskują, a wszystko dlatego, że ludzie się nie miłują. Grzeszą, życie marnują, Boga Ojca, tatusia wcale nie szanują. Buzie uśmiechu zapomniały, złością poubierały, życzliwie już nie rozmawiają, wszędzie jakieś nowe kierunki uprawiają. Thank you.
Wyszło rozporządzenie cesarza Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy taki spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą syn był Kwiryniusz. Wybiegali się więc wszyscy, aby dać się zapisać każdy do swojego miasta.